To będzie jeden z nielicznych przykładów, gdzie na 3DS-a i Nintendo Switcha ląduje taka sama, powiedzmy, gra. Gra jest z 2017 na 3DS-a i z 2018 na Switcha, więc mielibyśmy tutaj ciekawe porównanie. Co do okładek, wydaje mi się, że ta na 3DS-a jest bardziej panoramiczna, ale może mi się to tylko tak zdawać. Ale generalnie stylizacja jest całkiem niezła. Boki są inne od siebie i też całkiem dobrze wyglądają. Natomiast jeżeli chodzi o tyły, no to jedyne, co by odróżniało te dwa wydania pudełkowe z tyłu, to jedynie ilustracje na temat 3DS-a. Bliżej Wam pokażę. I na Switcha, które też jest całkiem wymowne. I nawet ten model Switcha, który mam z tymi niebieskimi i czerwonymi Joy-Conami, też się tutaj zjawił. Sprawdzimy sobie obie wersje. Myślę, że na początek dobrym rozwiązaniem będzie otworzenie wersji na 3DS-a i zobaczenie, co tam się dokładnie w środku znajduje, bo sami widzicie na Switcha jedyny sens wydania tego pudełkowego szpila to jest tylko ten cartridge i nic w sumie więcej. Ale graficzka nawet całkiem piękna. Tak wygląda przesyłka, którą otrzymałem. W taki sposób była zapakowana i otrzymana w jak najbardziej ładnym stanie. Sushi Striker The Way of Sushido. Żeby uzyskać Sushido, trzeba robić sushi. W okolicach 40 zł z bardzo fajną graficzką. I co do tego tematu, to porównamy sobie dwie wersje tej gry. Na 3DS-a jeszcze nie otwierałem, co jest bardzo interesujące. Może to specjalnie na potrzeby tego filmu, żeby Wam zademonstrować, jakie są różnice między tymi sprzętami i samymi wersjami tej gry. No i potem zobaczyć sobie tą, powiedzmy, definitywną wersję na pstryka. Otwieramy i zobaczymy, co dokładnie będzie w środku, bo czuję, że będzie trochę tej papierologii. Zawsze mnie takie gry nietuzinkowe interesowały, gdyż na swój sposób one mogą, że tak powiem, rozwinąć pewną część gatunkową gier. Będę chciał sobie takie folie załatwić do gier, żeby one były umożliwiające chronienie tych gier przed wszelakimi uszkodzeniami. I właśnie z takimi grami ja bym ich nie olewał, bo one by były całkiem niezłe pod tym kątem, bardzo oryginalne jak na swój sposób. Jestem w ogóle ciekawy, co by tutaj było takiego interesującego. O, proszę bardzo. No z tego to raczej już nie skorzystamy, bo to już jest czysta historia. To by nas nie interesowało. Zobaczmy. Duża broszurka i shopa. Tego jeszcze nie widziałem. Tak się składa. Dużo, dużo gier, bardzo dużo na 3DS-a, takich naprawdę całkiem ciekawych, ale niestety z perspektywy czasu już historycznych. Jedyny sposób posiadania tych gier to custom firmware, czyli przerobienie konsoli tak, żeby sobie zgrywać te ROMy ISO w taki mniej, niestety, oficjalny sposób, no bo wiadomo, Nintendo ma swoje zasady i po pewnym czasie likwiduje sklepiki. Co też ludzie w internecie mówią, że to jest niszczenie historii gier wideo. Po części coś w tym jest, no ale już nie będziemy debatować nad tym tematem. Może kiedy indziej będziemy o tym sobie rozmawiać. Także tak wygląda ta broszurka. Nigdy jej nie widziałem. Bardzo fajnie, szczegółowo pokazuje historię tego 3DS-a. Jeżeli dobrze myślę, że to jest na temat 3DS-a, czy też na Wii U, to tu nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale chyba tak. Czasami też bywało tak, że wydawali jakąś grę, powiedzmy, na 3DS-a i były informacje nawet o Wii U, ale to raczej bardzo rzadko. Tu już raczej standardowe gry, które znajdziemy. Tak. No i cartridge z porównaniem do tego na Switcha będzie, no, tak samo wyglądał, niemalże identycznie. Taki oto jeden i drugi graficzek.
Bardzo fajnie to wygląda. Nie da się tych gier za bardzo pomylić. No i na szybko sprawdźmy tego 3DS-a, jak on sobie radzi. Także za obie gry dałem w swoim czasie po 40 zł. Myślę, że to nie jest jakaś tam gruba przesada z wydatkami, bo uważam, że dla samego posiadania takiej zwariowanej gry nie będzie żadnym raczej przestępstwem, żeby sobie nie sprezentować takiej jednej z dziwniejszych trochę gier na sam początek. Kurde, wyskakuje ten kartrycz. Typowe. A dawno w to nie grałem. No, te wszystkie gry są takie do siebie trochę... Zawsze mają jakieś tam bardziej podejrzane głosiki. Musiałem sobie obniżyć statyw, żeby się w miarę bardzo dobrze, przyjemnie grało. Ok, sprawdzimy to sobie. Znowu będzie mnie widać w kamerze. Może lepiej, nie? Żeby nie było dwutwarzy tak zwane, to co wam kiedyś udało mi się zdradzić. I takie gry akurat są swoistym materiałem na materiał filmowy i ogólnie na temat gier, żeby więcej takich tworzyć. Nawet możecie sobie śpiewać po angielsku. Jest napis, napisy w stylu karaoke do po angielsku. Tak to wygląda, a może pominiemy sobie na potrzeby tego filmu. Dobra, tutaj bardzo, powiem szczerze, w tych każdych grach tego rodzaju jest bardzo dziwna zależność z postaciami, takie one są wszędzie, może nie groteskowe, ale na swój sposób bardziej można by było powiedzieć najczęściej trafiają takie postacie do odbiorców młodszych, zdecydowanie. Sam fakt w ogóle, że pierwotnie ta gra była robiona na 3DS-a i potem tylko na Switcha, no to już sam fakt podaje, że zamysł raczej był inny, zwłaszcza, że mamy dwa ekrany. Na Switchu nie mamy dwóch ekranów, tylko jeden, bardziej scentralizowany. Ale to nic. I cutscenki, tak jak zwykle w tych grach, będą raczej obrazkowo, nie będzie tutaj raczej na silniku z gry jakieś tam motion capture'y. I oczywiście bardzo pokraczna fabuła, żeby uwiarygodnić samo to, że gra ma sens, dajmy na to, żeby coś tam się działo na ekranie. Żeby było jakieś tło, nie że tylko robimy same jakby działanie w samej grze. To tak samo jak w ogóle w wielu grach, na przykład w Soniku, gdzie mamy powiedzmy w kilku przykładach całkiem dobrze napisaną fabułę, a w pozostałych to już tak można sobie tak naprawdę tą fabułę odpuścić, oddalić od siebie. Nie ma zwyczajnie sensu jej omawiania, no ale wiadomo, no. Co tutaj zrobić. Wielu ludziom się to spodoba, wielu ludziom to się nie spodoba. Takie podejście. No i dobra, dotykamy dolny ekran albo wciskamy A i sprawdzimy, jak ta gra mniej więcej wygląda. Graficznie nie będzie cudów, to nie ma co mówić. 3DS to taki powiedzmy GameCube w takim sosie, troszkę jakby w mniejszym ekranie, jeśli chodzi o wydajność grafiki. Ale tutaj przynajmniej coś gadają. A jednak nie do końca, bo myślałem, że będą całe zdania wypowiadać. Ale to w tego typu grach to się też zdarza. Że na samym początku mogliby pewne sekwencje zdań mówić, a tutaj potem nie. Dobra, wchodzimy do pierwszej lokacji. I tutaj test będzie polegał na tym, że zrobimy... W sumie to ja zrobię taki test
pierwszego poziomu, żeby sobie porównać mniej więcej, jak to wygląda. Na dłuższy czas raczej nie ma sensu. Mam nadzieję, że te scenki da się potem obejrzeć, bo wyglądają one całkiem kreatywnie i jednocześnie w miarę tak, powiedzmy, zabawnie. Dobra, i tutaj będziemy pewnie składać te zamówienia, co by było bardzo możliwe. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Będą nam tutaj 100 razy objaśniać, co tu trzeba konkretnie zrobić. Czyli mamy połączyć tak jakby dwa talerze z tego samego rodzaju. Nie wiem, dlaczego taki proces ma być. Dobra, czyli mamy łączyć na tyle, ile się da te talerze. One są oznaczone wewnątrz obręczy kolorem. Co to mam, składać talerze tylko i wyłącznie? Bez przesady. I tutaj pewnie będzie na tej samej zasadzie. Po prostu. Ale to co, my zjadamy to? No, 7 sekund na próbę akurat. Wydawało mi się, że będziemy tutaj jakieś zamówienia kurde robić, ale widzę, że gramy będzie troszeczkę na innej zasadzie robiona. No nic, no zawsze to jakieś takie pierwsze wrażenie jest z tej strony. Także dla fanów Japonii, mangi, anime i tym podobne to się spodoba ta gra na pewno. Tylko mam wrażenie zrobiona z tymi cutscenkami nieco tak w sposób zastanawiający, czy to można tak sobie normalnie zagrać bez jakiegoś tam, nie wiem, wejścia w inny stan, powiedzmy, rozumowania. Bo na trzeźwo to się raczej tego nie przyjmie. Chyba. Ale coś takiego lżejszego zawsze można sprawdzić. Ja tutaj naprawdę strasznie dużo gadania, wiecie co? Przejdźmy dalej. Sobie najwyżej od nowa grę zacznę. Czyli tutaj kolejny etap będzie, więc tu wprowadzenie będzie trochę dłuższe. Co już też i to sobie pominę na razie. Jakiś rywal. Dobra, i tutaj pewnie jakaś walka będzie na punkty. Kto ile najwięcej zbierze. Więc do, szczerze powiedziawszy, większego wgryzienia się można zaryzykować spróbowanie w tą grę, ale jak najbardziej, wiecie, na coś innego, całkiem fajna muzyka tutaj gra, gitarowa, więc można się zainspirować. Aha, rozumiem, czyli taka walka na łączenie sushi. Ciekawe. Aha, i nie zawsze da się połączyć, bo będą inne talerze się zasłaniały. No, powiem szczerze, przeniesienie walki na poziom sushi wygląda ciekawie. Dlatego zawsze lubię to podkreślać, lubię w grach coś oryginalnego. No i dobrze, to w takim razie zobaczymy sobie jeszcze wersję na Switcha. Jak na 3DS-a całkiem dobrze to wygląda.
Więc warto mieć takie porównanie na dwóch sprzętach, żeby sobie ocenić, czy był sens w ogóle się interesować, a może i to dla Was się przyda, taka informacja jakby, powiedzmy, z pierwszej ręki. Na YouTubie można to pokazać, więc jak najbardziej. No i dobrze, zobaczymy sobie, czy jest jakaś aktualizacja do tejże gry. Jakaś tam jest. Zawsze miałem słabość do sprawdzania plików odnośnie gier, co ile waży, czy jakaś aktualizacja, zapis stanu gry i tak dalej. Tym razem sprawdzę sobie, ile ta gra waży z aktualizacją 21 MB. Taka ona jest, więc nie powinna być jakoś tam za bardzo wymagająca pod tym kątem, skoro widzimy, że już jest to może nie symulator sushi, tak jak mi się wydawało, a raczej taka przygodówko, czy akcyjna, czy taka waleczna gra na sushi. Można by było powiedzieć, że no, co tutaj poprawiać? Jakieś drobne może błędy ewentualne z dźwiękami. No ale wiadomo, tutaj był tekst, że czy ja mogę coś z zamówieniem wziąć, nie? Żeby wziąć zamówienie. No, to jest takie podchwytliwe trochę, czy tutaj się faktycznie tworzy te zamówienia, czy nie. No śmieszne. No już pierwsza różnica jest taka, że na 3DS-a nie było roku wydania tej gry, a na Switcha mamy taką informację, więc to jest bardzo już znamienne, już mamy pierwszą większą różnicę. I tu Wam powiem tak, widzę, że save'a mi zostawiło, ponieważ ja miałem, kurczę, znowu problem z nagraniem tego materiału, bo z jakiegoś powodu na Elgato 4K Game Capture nagrało mi w paskudnej jakości płynności animacji. Nie wiem, dlaczego taki pokaz slajdów był, więc zawsze mam jakiś taki problem, że na Switchu jak nagrywam materiał, to on mi się klatkuje, a na OBS-ie już nie. Nie wiem, z czego to wynika, czy to problem z samym programem jest, czy nie. W każdym razie, jak widzimy, animacje, rysunek tutaj jest znacznie lepszy niż na 3DS-a, widzimy więcej szczegółów tak naprawdę. I można by było rzec, że to by była definitywna wersja gry z 3DS-a. Trochę poprawiona graficznie, troszeczkę dostosowana do możliwości Switcha. Wiadomo, że 3DS jest to GameCube Plus. W takim moim podejściu do konsol, takim dosyć lekkim, natomiast Switch to jest ulepszone trochę Wii U. I tutaj faktycznie obraz jest lepszy, aczkolwiek litery, no wiadomo, 720p skalowane do Full HD, no to wygląda to jak byśmy mieli, nie wiem, pół szafy na ścianie widocznej. Także zobaczcie, taki pseudo Naruto Musashi władował wszystkim tym uszczypliwym typom. I ten jeszcze powiew wiatru na koniec. Tutaj już głębsza fabuła musi być zaprezentowana, więc tutaj może Wam nie będę tego zdradzał, bo nawet sam nie wiem do końca, o co chodzi. Ale myślę, że w tym oto wypadku będziemy mogli sobie sprawdzić tą grę i tak bez konieczności znania tej fabuły. Okej, okay, także mamy tutaj no w lepszej grafice. Tam na 3DS-ie za bardzo nie widziałem tych dokładniejszych szczegółów brzegów talerzy, konkretnie tych pasków, bo kolory to akurat były widoczne. Ale że akurat mój model 3DS-a jest taki, a nie inny, premierowy, no to tam za dużo szczegółów by się człowiek nie dopatrzył. Ale na takim 2DS-ie XL-ku, kto wie? Może i to tam by całkiem dobrze wyglądało. Przewodnik dokładnie taki sam, tylko jedyna różnica kolejna jest taka w tym momencie, że napisy są na górze, a nie na dole jak na 3DS-ie. I tak naprawdę, no w sumie tyle. No i oprócz oczywistej rzeczy, że grafika jest tutaj ładniejsza. No, przez matrycę głównie. Tam była spowodowana sprawa, że na 3DS-ie moim to tak ten obraz jest już
nie bójmy się tego powiedzieć, leciwy, ale specyficzny. A, to różne rodzaje można łączyć, ja myślałem, że... Ach, dobra, faktycznie. Patrzymy na kolor talerzy. Dobra, bo tak jakoś w dziwny sposób patrzyłem na dania. Ale najwidoczniej... Bardziej tutaj chodzi o kolor talerzy niż same dania. Co też może jedno z drugim mylić. No i dobrze, także to była wersja na Switcha, całkiem fajna. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić, jak najbardziej możecie ją sobie wypróbować. Jak lubicie takie, powiedzmy, takie popierdółki czysto arcade'owe. Tego wcześniej nie widziałem. Bardzo ciekawe, czyli tutaj musimy parę razy powtarzać sekwencję gry, żeby się o czymś więcej dowiedzieć. Jakaś dziwna rzecz. Dobra, także w tym wypadku już mamy podsumowanie wykonane. W kolejnym nagraniu pokażę wam inną ciekawostkę związaną z pierwszym Xboxem. Tutaj już jestem w pełni przygotowany na ten materiał, tylko muszę zebrać czasy i siły, żeby to nagrać na spokojnie. I widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam was i do zobaczenia w kolejnym filmie. Taste of defeat!